dalej. Popatrz, jajo i pomoże. Pachnie jajo do żabu. Jeszcze do Państwa mam jedną prośbę. Do pewnych rzeźb, na przykład tych tutaj, proszę delikatnie, dlatego że one się mogą rozbić. Owszem, ja żyję, gdybym nie żył. Kiedyś tak nam się rozpieprzyła jedna rzeźba, która nie jest wyeksponowana, spadła nam. To jest tak, że artysta, który żyje i ma wystawę, to tę rzeźbę niby Państwa każdy może rozbić, bo ja sobie ją skleję. I Państwo zobaczą jedną rzecz, to jest ciekawostka. Jest tak zielona głowa. To jest sprawka mojej sprzątaczki. Nie ma rzeźby, której ona by nie rozwaliła. Ja to później sklejam, bo jej odkurzacz pójdzie nie tak, bo jej miotła pójdzie nie tak. Nie, i stąd ona jest poskładana, niewiarygodnie, ona się zmienia w czasie. Znaczy to jest klej, to jest, kiedyś była normalna, no jest, panie Ryśku, ona piskliwy taki głos, panie Ryśku, no rozbiła mi się rzeźba, raz mi schowała rzeźbę w piwnicy, którą rozbiła. Przychodzę, gdzie jest rzeźba, nikt nie wie, wchodzę do piwnicy i jest rozpieprzona.